Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w już czwartym i ostatnim, w czwartej i ostatniej solucji questa dziennego. I klasycznie bierzemy od pisankowej sterty zadanie i każdemu, kto przyniesie mi dużo wierzbowych gałązek, będę ogromnie wdzięczna i gorąco podziękuję. Twoja pomoc będzie nieoceniona. Milena. I teraz tak, zobaczmy, co tutaj mamy. Pomoce ma duże i małe. Znajdź miejsce, gdzie rosną wierzby i nazrywaj trochę gałązek. Więc idziemy teraz, moi kochani, do wierzby. I klasycznie, jak już wiemy z poprzednich questów, wierzby znajdują się w Dolinie Ace, tutaj zaraz przy tym mostku. No jej, przepraszam, i tu mamy wierzbę jedną. Znajdź miejsce, w którym są najładniejsze witki. I co? Questowe, związane, zerwij jeszcze kilka gałązek wierzbowych dla Mileny. O, proszę, i tutaj z tej wieży. A, już nie możemy z nią mieć dialogu. I w takim razie, gdzie idziemy? Do drugiej wieżby, która właśnie zaraz po drugiej stronie. Z nią też nie możemy mieć dialogu. Bo to znaczy, że mamy dużo gałązek. I wracamy do Mileny. Czyli pamiętajcie, wystarczy nam dwie gałązki. I jesteśmy już u Mileny. Przenoszę te wierzbowe gałązki. Będę to przeklikiwał, jak robiłem to wcześniej, dlatego że zależy mi na czasie. I co? Znajdź miejsce, gdzie napełnisz wiadro wody. Woda. O, płytki brzeg. Tutaj przy. Uważam, aby się nie zamoczyć. I nabieram wody do wiadra. I co robimy z tą wodą? I wracamy do Mileny. I jesteśmy u Mileny. Mamy o co prosiła. Pomóż Idali w przygotowaniu do odwiedzin gości. I oczywiście idziemy do Idali. Ja was tutaj zaprowadzę od razu, żebyście mogli sobie popatrzeć. I to jest Idalia. Rozmawiamy z nią. Przynieś Idali mąkę. I tutaj klasycznie po mąkę idziemy do oberżysty w łanach zboża. Ja wam tutaj dam szybciutko, gdzieś do łana zboża z tej lokacji, gdzie teraz jesteśmy. I gdy jesteśmy już u oberżysty, kupujemy mąkę, jedną mąkę i wracamy do Idali. I jesteśmy już u Idali i mówimy jej, że mamy mąkę. Surfinia potrzebuje pomocy. Surfinia, też was do niej zaprowadzę szybciutko, bo jest bardzo blisko. To się tutaj wszystko opiera wokół Tornek, to jest dom Moliwi. U Surfini braliśmy, Surfinia właściwie była zleceniodawczynią, a właściwie osobą, wokół której cały pierwszy quest się kręcił. Surfinio, słyszałem, że potrzebujesz pomocy. Odbierz u krawcowej obrusy, które zamówiła Surfinia. I naszą klasyczną krawcową jest Tafia z Werbin. Odbieramy szybciutko od niej paczkę i lecimy z powrotem do Surfini. No i już jesteśmy i rozmawiamy, mówimy, że odebraliśmy obrus. I teraz musimy Barwenie zaproponować naszą podróż. Podwódz, przepraszam. Nie musimy za bardzo się nigdzie daleko ruszać, ponieważ Barwena jest już tutaj od razu bliziutko. Rozmawiamy z Barweną. Przynieś Barwenie lubczyk. Ja już mam przygotowany, żeby to wszystko szło szybciej zdecydowanie, ale tak jak wam radziłem, minima plus, wpiszcie sobie lubczyk Margonem, na pewno wam wyskoczy temat na forum. Ctrl F, piszecie lubczyk, wyskoczy wam zakładka, gdzie jest lubczyk, pokażą wam się lokacje, gdzie możecie je znaleźć. Jesteście w lokacji, klikacie Ctrl F, przepraszam, klikacie minimap plus, tam wpisujecie lubczyk i znajdujecie. I teraz oddajemy Barwenie lubczyk, które ja już kupiłem. I zapytajmy, czy Wea nie potrzebuje pomocy. Dobrze. I co musimy zrobić? Dostaliśmy listę zakupów. Zrób zakupy dla Wei. Wszystko zapisała ci na kartce. Pierwsze na naszej liście jest chleb z makiem, który możemy kupić u piekarza Myślibęga, który znajduje się tutaj w lokacji łany zboża. I mamy pierwszy. To ma być chleb z makiem. Zgadza się, chleb z makiem. I teraz idziemy po kiełbasę. Kiełbasę możemy zakupić u Esmerili z Ithan. Która to jest Merila, jeżeli ktoś by nie wiedział, znajduje się w domu sióstr Widhan. To jest ten dom, który jest zaraz za Makatarą.
Po dwa ostatnie produkty z naszej listy, czyli po cytrynę i cukier, musimy udać się do podgrodzianej Nidhal. Cukier kupimy u piekarki Laurynki. Natomiast cytrynę kupimy u sprzedawczyni Ruzi. No i przepraszam, tutaj Ruzia. I Ruzia ma piękną cytrynę. Z takimi zakupami możemy spokojnie wracać do Wei do Tornek. Dotarliśmy już do Wei i wracamy z zakupami. Zapytaj burmistrza, czy trzeba mu w czymś pomóc. Burmistrz Tornek to jest ten pan, burmistrz Cegdrik. Czy nie potrzebuje pomocy? Jak najbardziej potrzebuje. Wino dla burmistrza po butelce białego, czerwonego oraz różowego. W takim razie udajemy się po wino dla burmistrza. Natomiast wino dla burmistrza kupimy w zajeździe pod Złamanym Dukatem. Możecie go kojarzyć ze względu na to, że pojawiał się on już wcześniej. Pojawiał się on m.in. w queście, w którym trzeba było kupić obiad Brokowi. Jeżeli ktoś nie wie, tutaj jest Nidhal, tutaj jest Podgrodzie. To tam wychodzi się na Podgrodzie, gdzie kupowaliśmy zakupy dla Wei, więc przy okazji zakupów dla Wei od razu przechodzimy do karczmy pod Złamanym Dukatem i kupujemy 3 butelki wina dla burmistrza. I kiedy już jesteśmy u naszego Cedrika, dajemy mu wino. I kończymy tutaj questa. Pamiętajcie, jak zwykle przypominam wam, że mamy dwie opcje. Możemy bez doświadczenia lub z doświadczeniem wybrać. Ja wybiorę bez doświadczenia. I życzę wam, jak zwykle, miłego dnia, samych legend z herosów eventowych i do zobaczenia w przyszłych solucjach. Cześć!